Kiedyś rozmawiałem, to znaczy pisaliśmy do siebie z Timothy Kellerem i zapytałem go, gdyby miał zaczynać od początku, jeszcze raz, czego nie robiłby albo na co by zwrócił większą uwagę. I zaskoczył mnie swoją odpowiedzią, komu wiesz co, w momencie kiedy zbór już jest duży, staje się jak przedsiębiorstwo. Tak. No, dokładnie to, co powiedziałeś, nie? I mówi, moją receptą na to, dzisiaj z perspektywy czasu, żeby zachować siebie jako naprawdę człowieka, który pełni tę funkcję pastora, zdecydowanie poświęciłbym czas na modlitwę. Oh, wow. I pomyślałem sobie... O kurczę, w ogóle o tym nie pomyślałem. Raczej spodziewałem się takiej odpowiedzi. No inaczej zorganizowałbym tą gałąź tak. Kościoła albo tą gałąź, a inaczej poświęciłbym więcej czasu na modlitwę. I myślę sobie, że to jest właśnie związane z tym, że modlitwa chyba buduje w nas takie poczucie niezależności od polityki i od spraw bieżących, czy organizacyjnych, czy jakichś takich. Jakby ja jestem, ja przed Bogiem odpowiadam za to, co robię, i w momencie, kiedy ta umrze, to ja już nie jestem pastorem, ja już jestem biznesmenem, jestem przedsiębiorcą, mhm. ale już nie jestem Bożym, Bożym posłańcem, Bożym prorokiem. Nie? I to jest, to jest problem poważny.